Siemaneczko, z tej strony ja w dzisiejszym odcinku powiem wam o tym, o czym już dawno planowałem, czyli w sumie to, co mówiłem na noworocznym, czyli cały styczeń rozdajemy Robuxy codziennie na każdym odcinku, więc drodzy widzowie, z tym odcinkiem również to zaczynamy, ale teraz powiem co i jak. Każdy odcineczek, który będzie teraz w styczniu na moim kanale, będzie zaczynał się oddaniem Robuxów jednej z osób, która zostanie wylosowana. A jak wygrać? Zostawiacie subskrypcję, lajkacza, dzwoneczka i piszecie, co tam w komentarzu, piszecie jakiś komentarz i na końcu tego waszego komentarza piszecie swój nick w Robloxie. I jest jedna też jeszcze bardzo ważna reguła, znaczy to są reguły, musicie mieć suba, lajka i lepiej dzwonka, żeby się nie przegapili żadnego odcinka. I bardzo ważna reguła, bez której Robuxów nie dostaniecie, to musicie znajdować się oto na tej grupie ekipa Mendiego, link do niej jest w opisie, do Deltare ekipy Mendiego i napiszę tutaj specjalnie dla wszystkich 2021. Jeżeli będziecie na tej grupie i napiszecie swój nick pod odcinkiem, ja będę losował, więc mam nadzieję, że będzie dla was git, fajnie i ogólnie ten, drodzy. I drodzy widzowie, wbijam level 8, powoli zbijany. Jeden dzień przegapiłem, więc jestem jeden dzień do tyłu. Postaram się dzisiaj to zrobić kolejne, żeby nie przegapić tych dni. Ale no jeden dzień plecy jestem, ale w sumie zostało jeszcze 30 dni, więc jest luz. Jeszcze 30 dni, więc myślę, że na luzie biję 8 dzisiaj. Więc zostaną mi jeszcze może jakieś 3 dni do bicia. Czyli w sumie może poniedziałek, wtorek już będę miał 10. Miałem jeden dzień wcześniej, no ale zobaczymy jak to idzie. Teraz idą te levele powoli. Na początku to były misje i to szło 1,5 levela. Teraz to muszę chyba 2 dni zrobić na jeden level, więc zbijanie 10 to będzie męczarnia. Ale mam nadzieję, że wbijemy. Drodzy widzowie, jeszcze raz wam dziękuję za oglądanko i witam was w ogóle w nowym roku 2021. Mam nadzieję, że rok będzie dużo lepszym i chcę go zacząć od razu, żeby no 31 osób dostało Robuxy i wraz z tym, że 31 osób dostanie Robuxy, pomyślałem też, że no to już pierwsza osoba dostała Robuxy, które były losowane na live, więc na live też wbijajcie. I tu jest dowód, że osoba dostała Robuxy. Osoba wygrała na live, dostała ich 100, ale ja będę rozdawał 30. Na live będziemy rozdawać więcej Robuxów, więc ta osoba wygrała 100. Reszta będzie dostawała po 30, jeżeli będziecie pisać swoje niki. Cały styczeń, taki mały konkurs, piszcie w komentarzu, czy wam się to podoba, czy nie. A ja teraz zobaczę, czy mogę zrobić jakąś misję. Dobra, idziemy obrobować muzeum. I zobaczymy, czy dostanę, ile dostanę levela za obrobowanie muzeum. Mam nadzieję, że muzeum będzie obrobowania teraz, ktoś obrobowuje. Szybciutko, zobaczymy, ile dostanę za obrobowanie muzeum. Halo. Expo, mamy 7 level. Raczej nie będzie 8. Będę musiał zrobić jeszcze przynajmniej 2 zadanka na ten. Typowo dwa zadanka jeszcze. To będzie minus straszny. Dobra. Lecimy. Dobra, jest kolega, dobra. Oj, dobra, jesteśmy. Idealno. No, dawaj. Lot. O, super. Kolega wie, co dobre, od razu steka przy muzeum. Dobra, lecimy. Będziemy mieli 10 kilo. To jest idealny. Okej. Dawaj drugą stronę. Zrobi, dobra. Tu mam nadzieję, że kolega zrobi szybko drugą stronę. Ja zrobię tą. Oj. Dobra. Klikanko. Dobra, dawaj, zaczynamy. Czekamy, czy pulnie. Ale z drugiej strony pulnij. Czemu z drugiej strony ciebie nie ma? Idź na drugą stronę, kolego. No, pul. O, jest, dobra. Dawaj. Zawozisz. Zobaczymy. 7 level. Zobaczymy, czy będzie 8. Czy będzie 8, czy nie będzie 8? Chyba nie. Ile w ogóle ten ma? 15 tylko, czyli tu jest bardzo mało. Najgorsze, bo 15 expa. Ogólnie kiedyś miałem misje po 25. O, tu są. Ale były też w tych i popadały te wszystkie misje. Dobra. O kurczę. Muszę też zrobić misję, że muszę szkować kogoś 1500 i 2,5. Ej, może się, bo ten prawdopodobnie jedna osoba ma 2,5.
Ej, ten blond ma 2,5. Napiszę do niego. O, ty. Blond 10. Mogę ciebie aresztować? O, możecie tak się dogadywać. Zobaczymy, to bijemy chociaż trochę. Napiszemy, ile masz bounty? Ile ma bounty? Zobaczymy, ile ma bounty. Na pewno ma dużo i to będzie dobre za aresztowanie go. 1K tylko! Tak mało? No nie! Dobra, to zrobimy co innego. Zrobimy tą misję. Proszę szybko dawać. O, dobra, jest to, stop. Stop. Dobra, stój. A, zaakceptowałem tę misję ze zniszczonym oponą, zaakceptowałem. Okej, dziękuję. Jeszcze nie ma levela, zobaczcie, zrobiłem dwie misje, a ten level w ogóle nie podskoczył. O nie, on zginął przed chwilą. Zobaczę, kto ma najwięcej bounty i go pójdę zaaresztować i będzie chyba git. O, zobaczymy, kto ma najwięcej bounty. I jak sprawdzać bounty? Bo jeżeli, nawet jeżeli nie gracie na publicznym serwerku i mówicie, kurde, nie wiem kogo aresztować, żeby zaliczyło misję, bo wiem, że to niekiedy jest ciężkie, to co zrobić, żeby... O nie, nie, stop! Stop! Jejku. Jeżeli mówię, co zrobić, żeby sprawdzić, kogo najlepiej jest aresztować? Dwa 500 i 1500. Dobra. Dobra, sprawdzimy, to ma ile bounty. 2500 i 1500. To jest 1500 bez umierania i 2,5 jednego. No to jest trochę odwrotnie to powinno być. Ale dobra. Lecimy, zobaczmy, kto ma ile bounty. Nie no, Blot nadal ma najwięcej. No kurczę pieczone. To musimy tu zrobić zaraz więcej. Dobra, ale teraz tak mamy. 2500 i 1500. To się zrobi. I tu jeszcze musimy ten... To będziemy dzisiaj wbijać to wszystko, co tylko się da. Zrobimy sobie wszystkie te misje. Trzeba je robić. Jeżeli widzowie nie wiecie, jak je robić, to właśnie tu jest mały poradniczek, jak je robić. I róbcie, ponieważ tutaj jeszcze... Dlaczego je róbcie? Dlaczego je róbcie? No bo jak nie będziecie robić... Znaczy, samo robienie... Ja na samym robieniu tych misji... Szczerze, zarobiłem już ponad 500 tysięcy. Bo miałem niecałe... No jakieś 3 miliony miałem i... No 500 tysięcy zarobiłem na prostu robieniu tych misji. Więc samo zrobienie tych misji jest mega opłacalne, bo człowiek nie patrzy, ile zarabia, ta kasa leci full. A to auto, jeżeli ich nie zrobicie, jeszcze macie 30 dni. Jak nie zrobicie tego przez 30 dni, to auto będzie do kupienia tylko. A jeżeli je zrobicie, to jest za darmo. Więc informacja, to że tu jest to, to dostajecie auto za darmo za zrobienie 10 levela. O, on jedzie nim. Za zrobienie 10 levela jest one za darmo. Za niezrobienie 30 dniach 10 levela za to auto trzeba będzie zapłacić 500 tysięcy. Ale już nie trzeba będzie 10 levela, więc no... lepiej jednak, drodzy widzowie. A ciekawe, czy ja sprawdzę to, czy ja mogę je sobie przerobić. Zadamy. Mogę! Mogę udawać, że jest moje. I teraz jest to moje autko. Mogę udawać, że jest moje. Przerobiłem sobie. O. Tak możecie też to rolować. Wsiadacie do auta kogoś jako pasażer z otwartym sejfem. O tym, otwarty. Tak macie otwarty, wsiadacie, naciskacie sejwy i możecie załadować jakikolwiek mózg chcecie. No. Drodzy widzowie, dziękuję za oglądanie. Piszcie swoje niki w komentarzach. Trzymajcie się do kolejnego odcinka.